Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie we Włocławku, gdzie reprezentacja Polski Dread 21 jutro o godzinie 14 zagra mecz z Białorusią. Ze mną obecnie na spotkaniu z Państwem są selekcjoner reprezentacji Polski, pan Marcin Dorna. Dzień dobry. A także obrońca naszej drużyny Paweł Dawidowicz. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, poproszę o kilka słów komentarza na temat całego zgrupowania i przed tym spotkaniem trenera Marcina Dorny. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie, kolejne wyzwanie. Każdy mecz reprezentacji Polski jest czymś wyjątkowym i to spotkanie jutro na stadionie tutaj również takim będzie. Cieszymy się, że mimo krótkiego czasu udało nam się zrealizować wszystkie założenia, jeżeli chodzi o plan szkoleniowy, a jutro oczywiście weryfikacja na poziomie międzypaństwowym. Solidny zespół europejski, osiągający niezłe wyniki w swojej grupie eliminacyjnej. Niewiele przegrał z Holandią, wygrał ze Słowacją, która jest liderem tej grupy. Zespół agresywny, o niezłych warunkach fizycznych, posiadający też takich piłkarzy, którzy potrafią zrobić różnicę również na tym międzynarodowym poziomie. Selekcja jest procesem ciągłym, jest otwarta cały czas. Liczymy na tych zawodników, którzy tutaj są oczywiście, bo to im będziemy się mieli okazję przyjrzeć jutro i to, jak ten zespół funkcjonuje po kilku miesiącach pracy już. Natomiast selekcja siłą rzeczy jest czymś naturalnie otwartym. Jest spora grupa zawodników, których cały czas monitorujemy. Jest wielu zawodników młodszych, grających choćby w reprezentacji Under-19, która wczoraj, warto wspomnieć, wygrała swój pierwszy mecz eliminacyjny. Oczywiście gratulujemy i liczymy na kolejne zwycięstwa jutro i za 3 dni. To potwierdza, że mamy wielu młodych, zdolnych zawodników, których monitorujemy. My jesteśmy tu wszyscy profesjonalistami. Czy gramy we Włocławku, w Szczecinie, w Gdyni, to nie ma to przynajmniej dla mnie, większego znaczenia. Wiadomo, wychodzimy na boisko i musimy w każdym miejscu pokazywać to samo, że jesteśmy tu nieprzypadkowo i na tym się skupiamy. A czy jedzenie jest dobre, czy łóżko wygodne, czy nie, no to wiadomo, są ważne sprawy, ale no, nie zajmujmy się tym.